słyszałam też, że pani córka była w Londynie paparazzi, dorabiała sobie w ten sposób i chciałam zapytać, czy pani w takim razie trochę lżej patrzy na pracę paparazzi, trochę z większą dozą zrozumienia? Moja córka Zuzia ukończyła Westminster Media Współczesne w Londynie i ona pisała pracę, broniła pracę celebryta. Co to znaczy w ogóle, gdzie kończy się, kto nim jest, o etyce pracy paparazzi, gdzie jest ta granica. Jest mnóstwo materiału, mam nadzieję, że wydam katalog z jej zdjęciami, ponieważ miała cudowne oko. Cudowne oko. Wiedziała to tak jak reżyser, tak jak operator, gdzie postawić kamerę. Mówi się, dawniej się mówiło, ma łapę, nie? Że tu stawia, że tu wie, że... No i też kochała ludzi, była bardzo bystra, spostrzegawcza i wnikliwa. I nadmiarę dojrzała w tym młodzieńczym wieku. Także ja polecam w ogóle, no trudno mówić, żeby ta druga strona też się zastanowiła, gdzie są te granice. Ale to trzeba edukować od podstaw. Przedszkole, szkoła, dom, rodzina, kościół, religia. To trzeba edukować młode pokolenia, gdzie są granice. Trzeba rozwijać wrażliwość. Może zapraszać do kina, na filmy. Kino jest taką olbrzymią terapią. Obraz ma wielką siłę. Musimy edukować, edukować te młode pokolenia, średnie i stare. Nigdy nie jest za późno na edukację. To polecam.